Dual robot voice. Dual robot voice. Robots do not consume batteries in the same way people consume food. In fact, robots do not possess digestive systems. To jest. Nie wiem, co to jest, ale mam maskę. To mogę sobie stąd iść i mieć w to wywalone. Dobra, teraz mam dwie opcje. Albo iść tędy i do góry, albo tędy do góry. Pójdę tu. Jestem ciekawszy. Od początku byłem ciekaw tego, co tu jest, więc tędy pójdziemy. Ha! Jest jeszcze słodszy teraz. Dziwnie mi się to mówi, ale... Słodszy. No co, no, uroczym kotkiem, co ja poradzę. No jest. Looks different. Jelly. Ciekawe, czy będzie można to zebrać w coś. Mam butelkę? Mam empty barrel. Mogę zebrać jello? Jest. To będzie czarny baby bottle. Okej. Ale to jest, przecież jak to jest jello, to może po prostu, no ubrudzisz butelkę najwyżej, co ci się stanie? Nie obchodzi mnie to. Dobrze. Rozumiem. Załapałem. Dobra, czyli tutaj jestem tylko po to. Sky is dark. That it is. Lubię takie rozmowy. One są takie niby niepotrzebne, ale potem się okazuje, że robią fajny efekt taki emocjonalny na wszystkim. Sian. To prawda. Na razie naprawdę mi się świetnie jej słucha. Dobra, tam wrócę po prostu na start. Nie mam po co tam wracać. Idźmy bardziej na północ. Tym razem trzymając się lewej ściany. Czy będę robił New Game Plus? Nie wiem. Na pewno na ten moment nie wiem nawet, ile zajmie mi przejście pierwszy raz tej gry, więc zobaczymy. O, dobra. A oni używali tych shrimpów, więc prawdopodobnie ich trochę... To jest w innym kolorze niż reszta. Co? Bottle full of smoke. Serio? Nie spodziewałem się, że to się uda. What? Po co mi ten gaz? Niko, co ty zrobiłeś? Dlaczego? Rozumiem, że to jest zakończenie, które polega na tym, że świat umiera, bo wyczekuje za długo. Need any help? I'm good, thanks. Serio? Potrzebuję dużo pomocy. Potrzebuję jej. Infirmary. Dobra, mamy całe miasto. Śmiesznie. Dobra, wejdźmy po kolei, bo będzie lipa. Beyond repair. Oh. Co, za długa drabina, nie wejdziesz? Aha. Dobry kotek. Stracił pracę. O nie. Mechanical drawing? Ciekawego. No
No dobra, boisz się wysokości, rozumiem. Już! Po co cała ta animacja? Po co? Po co? Nie potrzebuję jej. Rozumiem. Hej, sweetie. Well done, thing. Love mom. Aww. To był ten, to była infirmary jeszcze właśnie. Tu. Ale... O! Syringe! To będę mógł tym załadować ten, jello. Tylko, że... Mhm. No? Carry on. Okej. Okay. Scan complete. Nice. Dobra. Dzięki. Przynajmniej wiem, że nie jestem chory. Wreszcie. Od 3 tygodni pierwszy raz słyszę, że nie jestem chory. No, ja też. Tak generalnie to nie istniało za bardzo, tak. Czemu ty jesteś człowiekiem, ale jesteś kotem? Denerwuje mnie to. Dual robot voice! Dual robot voice! What? Oczywiście, że powiedziała bip bup. Powiedział. That is not correct. Robots do not consume batteries in the same way people consume food. In fact, robots do not possess digestive systems. Some robots do not even have mouths. No, oczywiście, że tak. Ale zobacz, jaki content będzie. O, to lećmy dalej. W ogóle zapomniałem, co ja robię i co chodzi. Mam syringe. Syringe miał mi się przydać potencjalnie do tego, żeby to jello zabrać. Dobrze. Gdzie jest cała woda? Bo co to kogo woda obchodzi? Tutaj też coś ciekawego będzie? Tak, wiem, Niko. Naprawdę wiem, że jesteś przerażony tym tematem. Ale muszę za każdym razem sprawdzić, czy coś ciekawego akurat nie wyskoczy, jak tę jedną konkretną drabinę ruszę. Check-in, check-in. This is the problem. O, rzecz. Kupiłem nową rzecz, niosę do domu tę nową rzecz, w nocy zamienia się w rzecz. W kolejną znowu rzecz, zostałem oszukany. W kolejną znowu rzecz, tak to było? No tak. O kurde. Ach, tu byłem faktycznie. You need any help, było. Jeszcze jeden domek. Dobra, zaraz, tu zaraz, domek. Odwiedźmy do... Wow. Panie Goliat! Hello. No, Jesus, zaskoczyło mnie jakieś powiadomienie, mówię, Boże Święty, znowu internet? Gadem. Tak, czytałem, Celtix, czytałem. To jest nawiązanie do Małego Księcia? Not yet tamed. No chyba jest to samo słowo właśnie, które było użyte w Małym Księciu, nie? Czekaj, co?
O, dobra, nic nowego. Boże, jakie długie. Johnson, dobra. Nie ma najmniejszego problemu, Celtics. Poradzimy tu sobie, ja będę zwiedzał tą lokację zwaną The Barrens. O, i znalazłem się tutaj, dobrze, fajnie. To ja się tu zaraz tepnę jeszcze raz, sekunda. Bo tu był to, było to Jello, o właśnie. Ja bym chciał Monster Ranch. Czy ja mogę to... Ha, nice. Gross. Dobra, udało się. Fast travel, bo potem bym zapomniał to zrobić i byłoby kiepsko. Teraz mogę już... co? Chwila, stop. Gdzie ja się znalazłem? Czemu na wejściu od razu do tego? Nie tak chciałem, żeby to wyglądało. Tu byłem. Tak, stąd przyszedłem, dobra. I tu były rury. Dobra, teraz jestem w miejscu, w którym chciałem być. Raiden Orders. Załamało mnie to, że jeszcze będę musiał zdobyć all collectibles. O! No niestety, platyna ma swoje wyrzeczenia, które trzeba spełnić. I'm just saying things. Jestem naprawdę ciekaw rozwoju fabuły tutaj, bo... dużo fajnych konceptów, z którymi naprawdę można wiele zrobić. Chociażby ta rozmowa moja z Nico, ale też to coś odgórnego, co mówi do mnie. Ale też sama fabuła tego świata, tego jak on umiera. Wydaje mi się, że można z tym dużo zrobić, ale można też, tak jak niektóre gry to robią, po prostu o niektórych rzeczach zapomnieć i ich nie ruszać, co byłoby bardzo smutne. Ale takie gry indie mają to do siebie, że raczej nie zapominają. Trzymam kciuki. Tragedii nie będzie, wierzę. Ale nie chcę tu jeszcze wchodzić, tu było coś, chcę to coś. Tu, rubber gloves, okej. Strzelam, że rubber gloves będzie mi potrzebne, żeby coś pomieszać. Reagens. O, gaz. Fosfor. Rzadka forma. Mam w butelce gaz. See immediately. Tak. No mam gaz w butelce. To o to chodzi raczej. Obstawiam, że tego z tym nie mogę pomieszać, nie? Nie, nie, nie. To z tym chciałem. Ha! I need a doctor. Shake this. O! Haha! Mam kwas. Świetny. Jaki jest skład chemiczny małżeństwa? Mało zasad, dużo kwasu. Pamiętam jeszcze z jakichś kanałów dla dzieci ten żart. Dawno, dawno temu. Nie wiem z czego, czy to był Jetix, czy Zigzap, czy Cartoon Network, ale był tam w przerwach na reklamy, był taki jakby segment, gdzie taki gość z wielkim łbem opowiadał żarty. Były takie głupoty. Pawciu, dalej na posterunku widzę. Fajnie, że jesteś, zawsze doceniam, że jesteś. O, jest druga strona. No to dobrze, dobrze, że na to wpadłem. Dobrze, że wiedziałaś, Nico, nie wiedziałeś, Nico, że masz to wstrząsnąć. Just as soon as possible. Aha, dobra, okej. Okay. Hand protection is critical after this step. A, to mam już rękawiczki, dobrze. Spoko. Nie ma problemu, ja ci pomogę. Dobrze, dobrze, spłuć mi więcej. Lubię komplementy. Sponge. Dobrze, rozumiem, że będę musiał nasączyć gąbkę kwasem. Wet sponge, spoko. Rozumiem, że ona nie będzie acid clean solution. Spoko.
Mi się pewnie jeszcze przyda. Nie wiem do czego, bo nie pamiętam niczego, co mogłoby potencjalnie wykorzystać te składniki. Ale dobra. Lecimy dalej w takim razie. Fajnie, że te rzeczy zielone się same używają, że nie mogę skrzywdzić tego Niko, ani też nie ma takiej sytuacji, że on mówi: nie, musisz założyć maskę, i się cofa, i cała cutscenka, żeby tylko mnie cofnąć. Nie pamiętam, bo gąbka z kwasem rozumiem, że jest, że byłaby do starcia czegoś z czegoś, ale ja nie... Łódka była gdzieś tu... O! A wcześniej nie chciał ze mną gadać. Próbowałem. Aha, bo prąd włączy... Ale to pomogłoby to? Tak, bo ja włączyłem prąd. No tak, ma sens. Robot 310. Mogę się ruszać. A, no i rdza, tak, 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 kwas na rdze. No super pomysł generalnie. Czy może zadziałać, ale... A, dobry żarcik. Nie ruszaj się. Nie mam innego wyjścia. O Jezus. Fajnie, że poszedłem i zebrałem itemki, które nie wiedziałem, do czego mi będą potrzebne, ale wymyśliłem częściowo, a częściowo przeczytałem, jak mam ich użyć, jak mam je połączyć, ale finalny efekt, nie miałem pojęcia, co z nim zrobić. A to wszystko przez to, że się teleportowałem i poszedłem od razu. Jakbym przeszedł tutaj obok, to pewnie bym zagadał tego gościa, bym sobie przypomniał, że w sumie przecież włączyłem prąd w robotach. The Glen, port number. Pff. Aha. No dobra, no to idę tam. Head engineer. Chodź, head engineer. Potrzebuję cię. Pomóż mi. Pogadaj ze mną. Gdzie uciekasz? Excuse me, miss. A zapamiętałaś chociaż co powiedział? Bo z tego co wiem, to nie rozumiesz. O, zapamiętała. Zapamiętałeś, zapamiętał. No będę się mylił, no to jest kotek i wygląda jak kobitka. Znaczy nie wiem czemu wygląda jak kobitka. W sumie nie mam powodu, żeby powiedzieć, że wygląda jak kobitka. Może przez te wielkie oczy. Robots. Robots, bo row, jak wiosłować. Dobre. Dobre, dobre. Czemu wszystko tutaj ma... No, symbol koniczynki. Miałem w głowie słowo clover. Black Clover! Black Clover! Jak to anime. No tylko anime jest chyba nowsze, w sensie wyszło później niż ta gra. Manga może wyszła wcześniej. Black Clover. Płeć Niko jest sporna, ale według większości w community jest to on, a kanonicznie jego płeć to kot. Dobra, oficjalnie zmieniam jej płeć na ją. No jego płeć na ją. Od teraz Niko identyfikuje się jako ona. No, widzę, że ona jest bardziej sentient, w sensie ma więcej tych ludzkich cech, takiej wolnej woli. Rozumiem, by była w jakiś sposób przywiązana do naszyjnika. O, a będę mógł faktycznie grać? Czy... Nie, nie będę mógł. Fajnie, że zagadałem do niej jeszcze raz. Biedna. A,
Tak to jest gadać przy szachach. Chociaż nie widzę zegara, więc teoretycznie mogłaby wykonywać ruchy szybciej. W sensie wolniej. Zastanowić się. Mam rozumieć przy okazji, że oni te roboty oczywiście podlegają prawom Asimowa, tak? To tak się nazywały te prawa? To były prawa Asimowa? Czym się mylą ludzie? Wiesz co? Dlatego też nie przeklinam specjalnie na streamach, bo mam wrażenie, że czasem jak się przeklina, to te przekleństwa kompletnie nie mają jakby mocy i trochę ludzie nie rozumieją ich znaczenia momentami. I tak zastanawiam się, co ta tu robi u ciebie, w sensie po co ona jest w tym zdaniu? Ona nie dała mi żadnego kontekstu, dalej nie wiem, czy to dobrze, czy źle to zdanie, nie mam pojęcia. Okej. Trochę straszne, serio. Naprawdę się cieszę, że z nią pogadałem, bo dużo ciekawych informacji. Cały rozkład zaczął się jeszcze przed śmiercią Słońca. No ale to widzieliśmy chociażby, jak czytaliśmy te dokumenty i gdzieś tam w międzyczasie było wspomniane, że też rimpy, których oni używają jako, chyba jeśli się nie mylę, źródło energii w jakiś sposób, albo przynajmniej światła, jak widać, zjadały te rzeczy, które produkowały te toksyczne gazy. Więc już chociażby te barency, w których jesteśmy, bardzo zostały zniszczone przez fakt wydobycia tych shrimpów, których oni używają. To koniec partii. Jakbym w tych rzeczach, bo ja często będę pewnie wpadał w takie dywagacje, będę się nad nim zastanawiał nad różnymi rzeczami. Jakbym chrzanił głupoty, to możecie mnie poprawiać, bo ja wiem, że to no, nie jestem jakiś nieomylny, absolutnie, a na pewno mam problemy z zagadkami. Zobaczmy, co oni napisali. Właśnie to. No nie, on nie miał przewinięcia, ProfetBot. Earth's clutches and rendered into usable goods. Te zdania też są napisane w taki sposób, jakby nazwijmy to trochę jak z Pocahontas. Wiecie, tam ten motyw z Pocahontas, że ludzie tam najechali, a tam był ten pierwotny lud i ci ludzie jakby zabierali te dobra naturalne, czy niszczyli właściwie naturalną formę tej ziemi. Oni tam tłumaczyli to, jak to jest istotne, żeby ludzie nie robili krzywdy naturze. To jest w bardzo podobny sposób tutaj napisane, tak jakby ludzie tutaj byli najeźdźcami, niszczącymi wręcz całą kulturę tutaj, taką naturalną, naturalny kolej rzeczy. Nice. Solstice skusiło mnie, okej. Okay. No dobra, możemy się w takim razie tepnąć znowu tutaj. Bo rozumiem, że dostałem ten naszyjnik i w takim razie... Tak. Nagadałem już. A, dobra, muszę wybrać naszyjnik. Miałem nadzieję, że może czegoś dowiem. No ale dobra. Let's go. No, przepraszam, nie wiedziałem, że ja muszę ci dawać spać tak regularnie. W sensie pisali mi wcześniej, że muszę ci dawać spać, ale...
Przepraszam, Niko. Nie chciałem cię zajechać. Tak, śpi, pewnie. Śpi. Ty, no, gra mi się zamknęła. Świetnie. Okej, mogę równie dobrze między tymi. Ciekawe, czy coś tu nowego się pojawiło. W sensie... Dobra, no to chyba wracamy tam, nie? Nie wiem, ile muszę dać jej spać. Wyspałaś się już? Ale ładne, jakby to rysowało takie 10-letnie dziecko, bardzo utalentowane. No, no bo 10-latki raczej ładnie, tak super ładnie nie rysują, ale są, to jest takie, wiecie, drobne, delikatne, a wygląda. Czy to jest jej sen? To jest w ogóle częsty kąt kamery, taki w ogóle widok tych takich jakby wygiętych kłosów w formę takiej kuli, bo one zawsze się zbijają w taki sposób, że otaczają postać, a ona patrzy na górę, przeważnie na coś świecącego, czy to słońce, gwiazda, czy coś. Bardzo częste, szczególnie w japońskich tworach, w visual novelach. No jestem. Co tam chcesz? No co ci się śniło? O, dobra. Ale możesz opowiedzieć dokładniej, bo ja niewiele widziałem. A skąd wiesz, że nie? Big ball of fire in the sky. Dobra, w sumie rozumienie na poziomie dziecka jest w porządku. Ale to nie jest mój świat. No właśnie. No właśnie. Ale nie jestem też Bogiem tutaj. That's a secret. A to jest ciekawe pytanie, bo ogólnie to bardzo chciałbym być z nim szczery, z nią. Teraz będę się mylił w drugą stronę, jak ją już przemianowałem na nią. Ale z drugiej strony, czy... Nie, no dobra. Znaczy, wydaje mi się, że to jest nieszkodliwa informacja. Let's go. Chcę być szczery z nią. We live underground? Yes. No. Chociaż można powiedzieć momentami, że streamuję z piwnicy. Wysam. Nie, no tak, mogę ci powiedzieć, jestem. Wow. Nie, w sumie nie. Dlaczego? Skoro jest świat, w którym słońcem jest żarówka i bez tego słońca żarówki nic nie żyje, dlaczego nie miałoby być świata, gdzie istoty żyjące mogą trzymać kulę ognia w rękach? Czemu nie? Czemu nie? Może jestem ze świata fantazy, z Isekaja. Fireball! Okej, rozumiem, że wschody i zachody też są ci obce. Ciekawe, czy w twoim świecie jest tak samo jak w naszym. O, tak, no. Więcej informacji dawajmy. Więcej. Dajmy. Dawajmy. Do tego potrzebowałem słowa w sumie. No, ja nie. Ja w nocy śpię. Wcale nie streamuję do pierwszej, drugiej, jak gram w Extreme Demony. O Jezus. Dobra, lećmy. Ja chętnie jeszcze z tobą pogadam. Mogę ci dać więcej spać? Dobra, spoko, chyba nie mogę. Dobra, to idziemy w takim razie do robocika. Z powrotem. Speedrun. Ja absolutnie nic nie speedrunuję. Wręcz chcę dać się pochłonąć temu światu. I analizom, które lubię prowadzić. Mam nadzieję, że komuś się będzie chciało ich słuchać. Overkapa. Co? Nie! To? Czemu akurat crowbar? On się tyle razy przydał. No dobra, to może nie. Ale czy ty wiesz na tyle o tym świecie, żeby założyć, że dalej już nie będzie gazu?
Onwards we go. Haaa, jakie urocze! I love it! I love it! Nie dziwię ci się zupełnie. To jest przeładny art. Bardzo fajny. Glenn. Yes. Ale po co? Przecież już Messiah przybył, to... Aha, rozumiem, że w sumie może przybyć następny, ale nie mamy nowej żarówki. Była też swoją drogą taka gra, w której, to też nie będę spoilerował tytułu, ale jakby założeniem całości, a właściwie na samym końcu jakby się okazywało, że cała fabuła, która się tam gdzieś kręci, to jest entertainment właśnie stworzony przez jakiegoś pseudoboga tego świata dla graczy. I że gracz jakby jest trochę takim panem tego, co się dzieje. I to wszystko, co się złego dzieje w tym świecie, też jest przedstawione jako zrobione dla uciechy gracza. Przez co gracz staje się tym złym w jakiś sposób. To jest strasznie dziwne uczucie. Tak grać z taką myślą, że żebyś ty miał radość, to w tym świecie muszą się dziać złe rzeczy. I tak sobie zdajesz sprawę, jak w dużej ilości gier faktycznie tak to wygląda. Niesamowite. Musi wrócić, bo to jest zgodne z jego programem. No tak, to logiczne w sumie. Wiesz, jak już widzieliśmy niejednokrotnie, zdarzają się przypadki robotów, które są na tyle samoświadome, że nie do końca się zgadzają z własnym programem, nie? O dobra, no nie muszę tam być, ale tam jest jeszcze mostek. Dobra, idę tam. Tak, to są mostki. Mostki donikąd! Dlaczego? I dlaczego w słowie nikąd jest Niko? Nie. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Lewą ścianą, standardowo. Nikąd. Pogadaj ze mną! Pogadaj ze mną! O! Catching fireflies for mommy. Co ty, żaba jesteś? Będziecie jej jeść? No to rozumiem, że tam jest ta wioska. To może jeszcze tam do wioski nie będziemy szli. Tak, jest góra i dół. Ale może jeszcze odwiedzę standardowo domki, które są dostępne tutaj. O, tam jest jakiś fisherman. Chcę zagadać z fishermanem! No dried fish. Nothing's biting. No niewiele w tym świecie już żyje, więc jakby... Ciekawe, czy to właśnie nie przez jakieś budowy, które ludzie prowadzili w międzyczasie. Że ludzie też właśnie zabili ten świat pod tym kątem. Regularnie powtarzający się motyw też w jakichś opowieściach. Dalej jestem na tym dialogu. Musi być tak płynny, jak nie ma tego RPG makerowego movementu. I... może? Może? Southeast, dobra. Podoba mi się to, że jest możliwość ruchu w każdym kierunku, na dobrą sprawę, bo mogę się poruszać w ogóle nie tylko w 8 kierunkach, ale jak używam grzyba, to dosłownie w każdym kierunku. No więc jest to całkiem przyjemne rzeczywiście. Chociaż ja osobiście używam D-pada, bo preferuję. Dobra, Southeast. To jednak złamiemy zasadę, żeby pójść zobaczyć, co jest na Southeast. O! Hej, Juda! Musi być straszne być dzieckiem, którego wszyscy... Chociaż z drugiej strony nie masz jeszcze takiego poczucia istotności tego słowa może. Jak jesteś dzieckiem słyszącym ciągle, że jesteś Mesjaszem.
mi miasto. Okej, będę pamiętał. Będę pamiętał, żeby się rozglądać za małą dziewczynką o długich niebieskich włosach z piórami, tak? Na głowie, wczepionymi dwoma. Może to jest istotne. Water sample collection. Water sample collection in progress. The water's here's shit. Te zagadki były łatwe, ale jednak mnie dobiła, że robiłem ją godzinę. A, czyli to tam jest ta zagadka, którą robiłeś godzinę. A, to on łowi na węże? Co on łowi na węże? God damn. Trochę to straszne. Dobrze, że wzięliśmy ze sobą ten journal. Teraz tak, oficjalnie powinniśmy iść na północ, bo tam miała być ta wioska. O. Dobra, ja lubię zwiedzać. Idźmy w dół. Lubię zwiedzać. Zwiedzanie jest super. Nie. Te mosty na dół były tutaj. Hupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Dobra, robociku, co tam chcesz? Hello, person. Welcome to the research station. Bez zdziwienia, z robotem, on ma program. Carry on then. Carry on then. On mówi przez kogo? Silver Spoon? Tak, tak? Czekaj jeszcze raz. A, nie mogę. Silver Spoon. Ale w co mam zebrać water sample? No nie mam w czym wziąć teraz water sample. Nie mam żadnej butelki, a nic takiego już. Jak znajdę, to będę pamiętał o tym. U, ten robot ma inny kolor. No właśnie, dziękuję. Aha, czyli on jest z miasta. Czyli w mieście oni mają kolor miasta. Rozumiem. Pamiętam, że tapeta miasta miała właśnie takie kolory różowe bardzo. Po raz trzeci przejść tą grę. No bardzo często tak jest, jak się robi platyny. Ja nie mam za dużo platyn, bo mi się nigdy nie chciało ich robić, ale kilka mam. Chociaż nie wiem, czy... No, kilka mam. Okej, okay, to po co ja tu jestem? Working battery. Oszukałeś mnie! Nie ma tu butelki. Siema, Meziu! Czekaj, czy nie przegapiłem jakiejś... Nie, nie przegapiłem. I widzę, że już tu nie ma mostów, więc dalej nie przejdę w tym temacie. No, pogadaj ze mną. Mało fosforusu rośnie. Rośnie? Czy niebieski fosforus był w formie tych krewetek, jeśli dobrze rozumiem. A, o, glitch. An anomaly. Well, yeah, but... Oh. New theme, green. Boże święty, rozłączyło mnie chyba znowu przez chwilę, co? Czy nie? Bo widzę, że mi się zresetował czat. Jesteście tam? Dobra, jest git. Okej, okay. Tube of water. Okej, okay. Mam. Water samples! Dobra, ale to już od razu mam... Tak, mam od razu wodę.
Jest gość na górze, który zbiera te próbki. Mogę mu oddać? Nie, dobra, okej. Okay. Nieważne. W każdym razie mam próbkę, jakby była potrzebna, to ją mam. To idę w prawo. O! Te koniczyny zawsze oznaczają coś ciekawego. Nie? Jakiś sekrecik? Sekrecik? Nie? Nie ma sekrecika. No to spoko. A mogę spalić? Już raz coś spaliłem. O! Ty masz broń? Co to jest? Jezus. Czy ja, to znaczy, że podpiszę pakt z jakimiś zwierzętami i będę mógł je przywoływać? Jak w Naruto? Chcę ocalać dziecko! Kto oglądał Naruto, to mnie pewnie wyśmieje, ale ja nie pamiętam nazw tych technik. Lost mine. Musisz się wpisać do zwoju. Wielcy jaszynarzycy? Podpisujesz pakt z wielkim. Będę mógł przywoływać wielkie roboty. Chowaj się, Gamabunta. Ja mam robota.